Witajcie, witajcie kochani, witam się z Wami na przeglądzie w Pepco i zostańcie do końca, bo jest dużo, dużo, dużo nowości. Słuchajcie, zobaczcie, przepiękne pufy. Przepiękne pufy. Jeżeli ktoś jest tutaj pierwszy raz, to może zasubskrybować mój kanał. Lecimy do 9000 subskrypcji. Tamtą pufę Wam już pokazywałam, ale doszła również ta. Zobaczcie, ta pufa kosztuje 120 zł. I jak widzicie, jest taka szaro-kremowa. Szaro-kremowa, tamta jest taka bardziej w stylu boho. Ta już jest troszeczkę inna, ale również bardzo fajna. Ona jest bardzo leciutka, mimo tego, że jest naprawdę duża, jest bardzo leciutka. Jak widzicie, pełno koszy, pełno doniczek i ja już coś widzę nowego. Nie ten łapacz snów, tylko tu mamy taką nowość za 35 zł, dekoracje. Poczekajcie, trochę się Wam odsunę. Słońce mi tu świeci, więc troszeczkę tutaj prześwieca. Dobra, i zobaczcie na to, jaka śliczna dekoracja, taka metalowa, możecie powiesić sobie ją gdzieś na ścianę. Dobra, odwieszamy również łapacz snów, który jest naprawdę za niziutką cenę, 35 zł i zobaczcie, do samego dołu prawie są sznureczki, no i ta półeczka, którą bardzo lubię, bo tutaj zawsze stoją nowości. I poczekajcie, właśnie się cofnę do doniczki. Zobaczcie, jaka śliczna doniczka, ona jest taka nakrapiana. Są również takie wazony, więc możecie sobie zrobić komplecik. 15 zł kosztuje, ma gąbeczki, te gumeczki pod spodem, więc nic Wam się nie podrapie. Także mamy tutaj takie doniczki. Idziemy dalej. Dobra, tutaj już chyba dzisiaj nic nie będzie nowego, ale zobaczcie, zobaczcie na to. Ja już powiem Wam szczerze, nie ogarniam. Jest naprawdę bardzo dużo rodzajów, 45x45 cm za 4 dychy. Tu mamy taką poduchę w stylu boho, jak widzicie, z jakimiś szlaczkami, kropeczkami, kuleczkami. Jak widzicie, jest tutaj również zameczek. Dobra. Ale zobaczcie, no jedną wyciągam, także szukajcie, pamiętajcie, jak czegoś szukacie, to możecie wyciągnąć jedną poduszkę, a za nią będzie inna, również 45x45 i za 40 zł. Jak widzicie, tu mamy następną z takimi liśćmi, można zrobić sobie świetne kompleciki. Pokażę Wam za chwilę jeszcze kapę, która jest również do tego, jak ktoś ma sypialnię w stylu boho, czy w salonie, czy teraz te tarasy, zobaczcie, jak one pięknie będą razem wyglądały, czy teraz ludzie szukają na tarasy, na balkony takich dekoracji. I tu mamy następną, zobaczcie, również 45x45 za 30 zł. Za 30 zł mamy taką poduszkę i zobaczcie, jak ona również bardzo fajnie wygląda do tych dwóch poprzednich. No naprawdę sztos, te podusie to sztos. Zawsze sprawdzam, te, które już mnie oglądają dłużej, wiedzą, że ja zawsze sprawdzam, czy jest zamek, żeby można było to ściągnąć, uprać i nałożyć z powrotem. Dobra, nic mi tutaj chyba nie spadnie. Idziemy dalej. I pokażę Wam tą kapę, tą narzutę. Tutaj mamy 180 na 200 cm i ona kosztuje 100 zł. Ma takie pompony. I ta narzuta, jak widzicie, ona jest taka dosyć, dosyć gruba. No, widziałam kiedyś na zdjęciu, prześlicznie to wygląda. Zobaczcie, z tymi poduszkami, no po prostu to będzie bomba. I bardzo, bardzo dużo kolorowych kocy. Bardzo dużo, zobaczcie, tu są te nowości. Idziemy dalej. Tu pokazuję Wam, kiedyś Wam pokazywałam pomarańczowe, tu mamy takie różowe, tu mamy czarne, te podusie z rączką, takie właśnie z tą rączką do przenoszenia, okrągłe, niestety zapomniałam sprawdzić ceny. Okej, tu mamy, zobaczcie, następną za 30 zł, 35 razy 50 cm i zobaczcie na to, tamta kapa, tamte dwie czy trzy podusie i tu mamy jeszcze w innym kształcie
No, po prostu petarda, petarda. No, kupicie rasa porządnie, wydacie, tak? I macie już bardzo fajny komplet i cieszycie się tym pięknym widokiem, bo naprawdę są fajne. Ja mam te poszewki właśnie w stylu boho, dwie na łóżku i one robią szał. Powiem Wam, że za każdym razem, kto przychodzi, to się pyta, skąd mam tak piękne poszewki. Tylko dwa pompony mi się urwały, ale to nie ma problemu. Mam igłę, mam nitkę, mogę sobie przyszyć. I jest również okres komunijny w Pepco, więc są również takie półeczki i możecie tam dostać, ostatnio Wam pokazywałam podziękowania. Poczekajcie, 25 zł kosztuje ta Biblia. Nie podziękowania, tylko no kartka po prostu, tak? Kartka z życzeniami. Jejku, wypadło mi z głowy. Powiem Wam szczerze, że ostatnio mam tak złą pamięć, że to jest jakaś masakra. No ale dobra, koniec o mojej pamięci. I tu mamy następną nowość. Pokażę Wam. Sama się zastanawiałam, mówię, jejku, co to jest? Takie ładne, z jakimś akcentem drewnianym. Kosztuje 35 zł, 5-litrowe. Pyk. Wiecie, co to jest? Słuchajcie, kosz na śmieci. No byłam w szoku. Sam myślę, kosz na śmieci otwarty. No ale okej, może do jakichś papierków. Fajnie wygląda. Raczej kosze zamknięte wolę niż otwarte. Ale jak ktoś potrzebuje tylko do samych papierów, no to będzie okej. Następną dekoracją jest obraz, taki jak widzicie. Nie obraz, ramka. Ramka na zdjęcia 6x10x15 cm za 20 zł i możecie sobie ją tutaj, widzicie, jest ten wieszaczek, zaczepiaczek, możecie sobie ją powiesić na ścianie, albo zostawiacie sobie te karteczki, albo wrzucacie sobie tam zdjęcia swoich najbliższych. I tu mamy taką półeczkę. Ta półeczka kosztuje 30 zł. Przepraszam, 30 zł, aż mnie przytkało. 30 zł i tam macie takie haczyki i zostawiacie sobie tam kluczyki i Wam się nie gubią, bo jak na przykład ja Wam powiem ze swojego doświadczenia, że jak my nie mieliśmy takiej szafeczki, takiego, tu Wam pokazuję te lampiony nowe, nie mieliśmy takiej takiego wieszaczka na klucze, to klucze zawsze nam się gubiły. A od kiedy mamy, to już nam się nie gubią, wszyscy odwieszają na miejsce, więc za każdym razem tam są wszystkie klucze. Dobra, okej, nagadałam się. Za 35 zł macie taki cudowny stojak do wina. Zobaczcie, tu jeszcze jest taka rączka i możecie sobie kupić i postawić na blacie. Będzie to na pewno dawało fajny efekt. I dzisiaj Wam obiecałam ten miodek, ale jutro go wrzucę, bo już dzisiaj naprawdę byłam na treningu z dzieciakami, później w Pepco nagrywam wam tego, ten przegląd i już dzisiaj naprawdę nie zdążę wrzucić Wam tego miodku, ale jutro myślę, że się wyrobię. I również tutaj mamy przepiękne nowości, zobaczcie jakie ładne kolory, 15 zł taka świeczuszka. Fajnie one wyglądają, ja za każdym razem je pokazuję, jak tylko sobie o nich przypomnę. Tu mamy taką i tam mamy jeszcze tą taką kulkową. Ta kulkowa zawsze będzie mi się z Tobą kojarzyła, Agnieszko, więc teraz to niech to będzie nazwa świeca Agnieszka. Dobra, tu mamy inne, mamy takie rustykalne za 5 zł, to jest najmniejszy rozmiar. Jak widzicie, mamy taką różową, jest w kolorze szarym. I one nie są takie jednolite, jak widzicie. One tak wyglądają trochę, jak one by były takie, tak coś takiego jak beton, tak imitują taki beton. Tu mamy za 7 zł troszeczkę większą w kolorze czarnym, ale za chwilę tutaj przykucnę i pokażę Wam, że są jeszcze większe. Dobra, tutaj mamy jeszcze większą za 10 zł. O, pokażę Wam przy okazji moje nowe paznokcie, dzisiaj sobie właśnie zrobiłam, jak zwykle kolor ten sam, bo ja jak się doczepię do jakiegoś koloru, to to jest tragedia. 10 zł kosztują 3, co to jest? Ściereczki, 3 ściereczki, tu mamy za 15 zł, 2 sztuki, te nie wiem, czy będą fajnie wciągały. Nie mam pojęcia, tak tutaj jak ją chwyciłam, to te z prawej strony na pewno będą dobrze, ale ta
Nie jestem tego pewna. Zobaczcie, jak ja tylko z drugiej strony zerknę, to nie jestem pewna, czy to będzie wciągało, ale może ktoś ma i jest może akurat dobre, to dajcie znać. Okej, dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy przegląd. Pamiętajcie, lecimy do 9000 subskrypcji. Także komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, wyślijcie koleżance, koledze, mamie. Trzymajcie się, cześć!